Kolejny odcinek Urokiego, baby! No ja was witam, moi drodzy, dzisiaj będzie małe trzęsienie ziemi w naszej serii z Lethal Company, ponieważ zagramy sobie w Lethal Company VR. A to oznacza tylko tyle, że wyszła już w końcu modyfikacja Lethal Company VR. I dzięki niej nareszcie zatopimy się w świat wirtualnej rzeczywistości z tą grą. I nie będzie to powtórka z Garry's Moda. Tutaj działa wszystko, jest dobry HUD, mamy motion control, możemy kucać, możemy otwierać drzwi, podnosić złom, wszystko tutaj jest zgodne. Ale najważniejszy jest ten niepodrobialny klimat. Jeżeli nie macie gogli VR, to naprawdę ten filmik tego nie odda. Dzisiaj zagramy sobie na bardzo podstawowych modyfikacjach i zagramy sobie 3 rozgrywki, żeby po prostu się tutaj przyzwyczaić. Ale jak nam dzisiaj poszło i czy zdołaliśmy spełnić pierwsze kwota, dowiecie się oglądając ten materiał do samego końca. Zatem zanim zaczniemy, tradycyjnie ty, drogi widzu, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych fajnych materiałów z Lethal Company oraz Lethal Company VR, to teraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem. Jeżeli pomysł na Lethal Company VR ci się podoba, to zostaw gigantyczną łapkę w górę tą pod filmem, a poniżej w sekcji komentarzy dzisiaj zostawcie komentarz o treści hashtag VR dla zasięgu. No więc ja i ekipa jak zwykle życzymy wam miłego dnia oraz miłego oglądania. Nie, ja na razie. Co mi się stało z moją postacią? O, przy tym skanuję, pewnie tym biję. Co, nie? Bijesz normalnie machając! No tak! Czyli spust pewnie prawy to jest do strzelania tylko. No i do odpalania latarki i tak dalej. A normalnie jak chcesz uderzyć, to jak podniesiesz tak ręce, no to masz gotowość do ataku, a później napier... A i kucanie nie działa w takim sensie fizycznym, bo ja się teraz skuliłem, a nie jestem skulony. Aha, no stoisz, jakbyś z pięcia dostał. No, to musisz nacisnąć po prostu prawą górkę, to wtedy jest kucnięcie. A ty spoko, o Jezu, jakby tu pieski nas gonić czy coś. Tak, o Jezu, chłopie. Zobacz sobie jak takie ten, pięści. Jak pisanie? Działa terminal. No. Nie gadaj, że... Aaaa, zajebiste. No tylko, że jest mało intuicyjne, w sensie, że wiesz, ciężej pisać, szkoda, że nie da się szybko, tak. Szybko nie napiszesz niestety, nie? Ale głupie jest to, że nie mamy szyby. Pięści jak z Gotika. Pokaż mi swoje towary. Czekaj, no tak robiłeś. Ty. Nie, czekaj, Rocky. Witaj, wędrowcze. Pokaż mi swoje towary. Co robisz, czekaj? Właśnie, czekaj, porównuję fioł... Żarówkę wkręca. I wkręcamy żaróweczki. Biorę, wieszam. Trochę. Z tych waszych oczu... Tak takie pod głowę wychodzi. No ale pełna imersja. Widzisz mnie? Jestem za tą maską, kurde. Za tą maską jestem. Zarąbiście. Puk. Halo. Czekaj, umyję ci szybkę. Nie wiem, co, czekaj, takie coś, chodź, co chcemy kupić? Co ci się dzieje z rękami, what the fuck, man? On jest maską, Rocky. Wow, jakie przyciąganie do tyłu widzę. W ogóle, Rocky, kucnij bez używania klawisza, chcę cię zobaczyć, czy twoja głowa też pójdzie za tobą. Mamy 60 tylko. A ty zrób tak. Zaczęła ci tak dziwnie twitchować, patrz. Chłopaki. No. Bo nie będzie nas stać, chyba tylko flashlighty zwykłe musimy kupić. No niestety. Przecież mamy kłota, jesteśmy na samym początku. 130. No tak, właśnie widzowie, to jest czysty save, taki czyściutki. I mamy dosłownie 11 chyba modów. Będziemy grać w grę pod tytułem Lethal Company, będziemy mieć trochę animacji jak z Gotita. On się zaraz potrafi po paszce. Witaj, podróżniku. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Zostało nam 15. Poczekaj, a shovel? Gdzieś zupę wyciągnął, chcesz? O, co tu masz, pokaż. Czokoszoki z dupy. Trochę gównianie śmierdzi. Gównianie śmierdzi. Nie, to tylko na latarki mamy, chłopaki. No trudno! No niestety, jest jak jest. Dobra, ląduj na eksperymenty i ty możesz wylądować. Dobrze, tak, lądujemy. Dawaj, ciągaj za wajchę. Jak ci wzięło łapy do tyłu? Wzięło ci łapy do tyłu. Waiting for the crew. Oh my god. O Boże. Oh my god. Ale to pięknie wygląda, nie? What the hell? Ja wiem, czy to pięknie wygląda. Cudownie to wygląda. Cudownie wygląda i działa, ale się boję. Przechwycę z gry. Czym się sprintuje? Klikasz lewą rękę idąc. A jak klikam? I nic. No, idziesz, klik.
trzymasz i klikasz. A, przytrzymasz, dobra, dobra, dobra. No. Okej. Okay. Mam 0 kg, nice. Biegnę, i czas jest. Zawaliliście. Jaką miał animację śmieszną? Pokaż. Pokaż. Wyjdźcie na to i zacznijcie z tej tory. O, biegnę. Dobra, dalej. O, dawaj. Grab. Gdzie, okay. Gdzie? Tutaj? No, fajne to. O. Jak się wybiera itemy? Lewa, gałka prawa. Prawa gałka, góra, dół. Tak, góra, dół, only. Ale jaja! Wtedy latarkę mam. Nie marnujcie latarek! Dobra, bo to są słabe latarki. Dobra, ale idziemy, idziemy. A, panowie, w ogóle, musimy zacząć od tego. Co? Ej, już w ogóle muzyka wróciła normalna. No bo już po świętach. No, wróciła. Tyle ci powiem. Ej, chcieliśmy więcej emotek, to właśnie mamy własne. Boże, czekaj, jak ty chodzisz. Let's go, ale to będzie krypy. Jezu, wącham ci dupę. Ale to będzie krypy, panowie. Dobra, chyba trzymajmy się razem, wiecie? A no, można tam schodzić. W ogóle patrz, zobacz przez okno, widać tam coś. O no, faktycznie, dobra, idziemy. Oh my god. Hej, 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 hej! O już! Ty pająk! 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 O, 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 o. Pająk? Już od razu! To był pająk? Tak, to był pająk, ja idę. Dobra, może jednak nie. Co się stało? Może tak, fire exit. Może fire exit, okej? A tam blacha była. Ale mam fiolkę. O, masz fiolkę, a tam była blacha. Co się stało? Szranny, co ten szranny? Szranny? Daj mu Rutino Skorbin. Jestem baranny. Zostawiliście mnie samego tam, gnoje pieprzeni. No mogłeś uciekać, miałeś drzwi. No właśnie. No uciekałem i on pobiegł za mną. No to trzeba było uciec do wyjścia, a nie. Chaken ma inne animacje, ej, what the shit. Jak inne? No zobacz. Masz jakby zastopowane nogi. No. Tak. What the fuck. Jak ty skaczesz. Jak się tu kłóca? Klikasz prawą gałkę. Kucni! Oj, czemu? Ja mam jakieś problemy z tym VR-em. Musisz to sobie potestować. Jaka anomalia, ludzie! Dobra, ej, co robił pająk zaraz przy wejściu? No to nie wiem, no nawet w normalnej grze tak nie mieliśmy. Boże, mi się kręci w łbie, jak tak chodzę. Też. Nie wiem, dobra, właśnie. Jo. O nie, już! Tylko nie skąd. Dobra. Zobaczmy zatem, czy jest tutaj coś ciekawego. O, widzę pajęczynki. To jest spawn! Już tam jest spawn. Chłopaki, nie zostawiajcie mnie samego tutaj. Ja idę chyba do ciebie. Ja idę do ciebie, Chaken. Trochę tak. Czemu się boisz? Wszystkiego. Kupi pajęczek. Nara. A tu jest zamknięte. Serio, wychodzisz? Czy ty żyjesz? Mnie gnoją, jeden robaku, jeden ty pierdolony ty. Boże, już go nie ma, ej. Już poszedł. Rocky, mam klucz, chodź. O, masz klucz? Co to było? To ja. Otwieram. Nie, nie idę sam. Nie, ja tu już jestem pussy. A co, to otworzyłem. Dobra. Uko, tamba. Chaken! Hello! Gdzie jest Chaken? Uważaj, bo na suficie mogą być te hagery. No mógł paść. Nie, no padł już Chaken na bank. Nie, no patrz, tu jest hager, który go atakował. Uciekł. A ty no? Uważaj na niego. Gdzie jest robak? Ty żyjesz, Chaken. Dobra. Chodź. Robak już uciekł, znaczy w sensie jest na suficie. Tak, poszedł sobie. Ale gdzie? O, kolejny klucz. No, a gdzie jest ten robak teraz? Na suficie jest, ubolewam. No. O, ja tu nie chyba idę. Lot, jeżeli się nie mylę. Tak, dawaj, otwieraj. Ale to robisz. Ja o, widzę Bolta. Tak. O! Jest Bolcik. O, duża oś. Max. O. Mam złom. Daj mi tamten wziąć. Mam złom. Zobacz, mam złom. Ja mam kierownicę, kurwa.
Jak to się... A, tak się upuszcza. Okej. Okay. Ja mam Big Bolcika. Big Bolcika masz, mój. Karamba, jaki to jest... Coś też słyszałem. Ktoś wychodzi. You sure? Jak ty to trzymasz? Ktoś wychodzi. Halo? Okay. A, dziwnie się to gra w to gra na VR-ze. Nie jest to straszne, to jakby... jest dziwne. Znaczy, potrafi być straszny, może być straszny i będzie straszny. To, że krzyczałem, gdy pająk mnie gonił, to była forma obrony. Ale to jest taka nauka od zera. Tam jest... Klucz! Coś idzie. Coś. Chodźcie, wyjdzie... Zanieśmy na hajera! Tędy chyba nie będzie. Skanuję cały czas, spokojnie. A właśnie, skanowanie. Był tu gdzieś. Gdzieś był na suficie gnojek. Okej. Okay. Tutaj gdzieś. No. Tak, gdzieś jest, tu po lewej. Jest tutaj po lewej. Po lewej, dobra, aha. Dobra. Mijamy go. Dobra, mamy fire exit. Fajnie w razie W. Dobra, jest fire exit. Odkładamy item key? No idziemy. Myślę, że tak. Kantro. Ale... 120. Szybko. O kurde, ciężko będzie wyrobić te kłota, boże się kręcę. Ja się nie obracam, bo dostanę tutaj dosłownie choroby morskie, nie? Ale oberwałem mimo wszystko, jakimś cudem mam czerwone. Kogo? Nie. Pająka oberwałeś. A ja nie oberwałem, nie wiem jak. Au. Dobra, żyję. Uf. No jest klimacik, tylko to jest nauka od zera. Dobra, mamy nauka od zera, to jest nie bardzo... mamy to. Jestem przyzwyczajony do klawiatury i myszki, tyle mogę wam powiedzieć. No każdy raczej, po 20 idziemy ponad odcinkach. Idziemy jeszcze? Czy ja wiem? No głównym wejściem nie możemy wejść. Nie? No, głównym wejściem na pewno nie możemy wejść. No nie, ja bym już zrezygnował. No. A, okej, w ten sposób. No, ja myślę tak, tutaj zrobiliśmy w miarę spoko, więc teraz możemy odlecieć i przylecieć, może będzie fajniejszy layout. Kłota mała. Jak tu w latarku. Pa, pa. Pa, Jezu, jak pa. Płynnie. U mnie nie jest płynnie, u mnie stanowczo nie jest płynnie, u mnie jest przeciwieństwo to płynnie. To będzie paranoid? Właśnie, jak to będzie? O! 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 Najbardziej tchórzliwy pracownik! Ja! A, jestem leniwy. Najbardziej paranoidalny! No oczywiście! Ja prawie połowę zebraliśmy. Nie jesteś. Ja byłem najbardziej chyba paranoid. Ja byłem najbardziej paranoidalny. Tchórzliwy u mnie Max był. No właśnie. Czy ty na pewno grasz w tą samą wersję co my? Polski, nie? I wam to teraz znowu buguje, nie? Dobra, chcę użyć terminalu. A co ma tłumaczenie? Co? Nic nie kupisz. Ale chcę wybrać księżyc. A może on nie zaktualizował gry, nie, tylko gra na starej wersji. Experimentation! Tak, na luzie. Experimentation! Nie idźmy na żadne Luigi's Mansion. Cały czas na Experimentation chcemy, wlećmy na przykład, nie wiem, na WoW. No ale to jest świeży save, no zróbmy na razie kwota na Experimentation pierwsze. Przecież jak my padniemy na WoW... No Experimentation jest nudne, no. Nie wiem, ej, nie jest... Nie będę się z tobą ubierał, po prostu ląduję. Nie jest takie nudne, Chucken, bo się zmieniła trochę generacja tych plansz. Są nowe te korytarze. Widziałeś 45 stopni. Weź pod uwagę, że zmieniło się tylko wnętrze, generacja wnętrza, nie księżyca. Dla mnie wszystko jest nowe, bo jest na VR. Wącham ci podeszwy. To spinanie mogło być faktycznie rękowe, nie? Ja tam nie narzekam. Nie ma jest co. Jest jak jest. Nie zamyka się. Uwaga, dobra. Wchodzę! Bracken! Kurde, nie to. Chyba czysto! Jezu, jak ja nie lubię drzwiami tak wchodzić. O! Tam oś tam jest. Tam widzę oś, no. O karamba. Ja wchodzi czy nie wchodzi, gdzie on jest? Jezu, Rocky! Jak mam to zrobić? Rocky, uważaj! Ze sprintem, ale musisz... Podejść troszkę tutaj, do krawędzi, ze sprintem. Nie tam, na wprost, nie na wprost. Yep, okej. Okay. A przecież ja tej osi nie wezmę! Fire exit jest, Max. Rocky, tu nie musiałeś skakać, wiesz o tym? Ej, ale przynajmniej zrobiłem jako pierwszy z nas. Mamy fire exit. Tak. Ta. 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 Ta.
Nie wiem, ale biorę. Jak to zapier... Tak! Cyk. Kraken! Gdzie on jest? No nie wiem, ty. Ja idę sprawdzić. What the fuck? A tu nagle maskę sobie wziął. Nie no, maski nie ma przecież. Co on se w bambuku? O, fiolkę widzę. Okej, okay, fiolkę. Ja idę sprawdzić, co on. Ja muszę iść w jakąś przygodę. O, karamba. Bateria. Jaki to jest klimat? Okej, okay, przynajmniej działają te latarki. Boże! No, co mi dziwnie trakuje latarkę? Aha! Czyli latarka jakby działa, ale dziwnie mi trakuje z ręki, Rocky! Kiedy mam baterię. No, siema! Rocky! Taki jest głupi, chodź! Co on zrobił? Wyjdź, zobacz! Ty debilu, ty wiesz, że mamy Fire Exita obok? No, powiedziałem mu, kuj. Dobra. Mam baterię ze sobą. Gdzieś była wejście. Hello there. O, widzisz silnik? O, ta latarka gówno daje. Strasznie. Gdzie był ten Fire Exit, kuźwa, teraz? Tam w prawo, od wejścia w prawo. O. Słyszę generatory i parę. Prezent! Uuu. Co my tu mamy, kurde? Jakby... Aha, nic, całkowicie nic. Jakby, tak jak mówiłem, widzowie, jeżeli... Ja teraz na przykład to tak dobrze trzymam latarkę, tak mi jest okej, okay, ale jeżeli wam ucina, to przepraszam, w następnym odcinku spróbuję to jakoś naprawić, inaczej to nagrać. Spróbuję postarać się jakoś tak tą rękę brać w taki sposób, nie wiem, fucking shit. Aha, ja tędy przylazłem. Takie? No yo, siema. Jesteś tu gdzieś? Tak, już na wejściu. A, tutaj. Czy tam już wszystko? Wszystko chyba z tamtej mańki, to tu na wprost trzeba. Tu jeszcze coś jest. No. Oh god. No i właśnie tu chyba będzie reszta planszy, ale nowy layout. Znaczy layout, no. No mówię. Rumbę słyszałem. Pierdzielaj, kuźba. Aha, to nic. Ja nie wiem, na ile mi latarka zostanie. O, to są te nowe korytarze. No? Pewno klucze tu jest. To się zrobiło na innych księżycach, nie tylko na eksperymentach. Masz klucz? O, jest. Minka. Idę otworzyć te drzwi. Boże, ta rumba. Macie jakieś zamknięte drzwi, bo mam klucz. Już sobie otworzyliśmy, nie potrzebujemy. Nie musiałeś, Max! Nie musiałeś! Nie musiałem? Tak. Nie potrzebujemy w naszym składzie. Tu w lewo. O, fiolka jest. O, jakoś przegapiłem. Specyficzny room. Nie zgadnijcie, jaki room zdarzył. Ej, ja mam full. Ja mam fulla już, dobra. Ale idę z wami. Idę z wami, bo i tak tylko 130 potrzebujemy, a ja chcę przygody. A niech cię gnoje, kuźwa, zeżre, nie? Tylko pytanie, jaki? No chciałem to w końcu przetestować, czy się faktycznie zamknie całe? No Bracken jest. Jest Bracken tu? Tak, pokój Brackena. Macie klucz? Nie. Ja nie mam. No tutaj jest ten, tutaj jest chyba korek, jeżeli się nie mylę. Zamknięte. Ja patrzę tyły. Ale jest zamknięte. O, będzie tutaj gdzieś na 100%. What the fuck? A to jest mała placówka, nie jest jakoś mega duża. No, na eksperymentacji jest chyba najmniejsza, jeżeli się nie mylę. Tu tylko rumba. Tu tylko rumba. Tu też rumba, dobra. Ja wchodziłem, była 10 rano, będzie teraz gdzieś tak 12. No jest stresik, panowie. Trzeba wpisać. Jeszcze jakaś ładownia by się nam zrespiła, czy coś. O, karamba. Oglądaj się na siebie, Rocky, w razie W. Dobra, ale ja muszę też do przodu. Kolejne korytarze. Jak rumba leży? Pusto. Pusto, okej. Okay. Czekajcie, muszę ze słuchawkiem poprawić. O, dobra. Okej. Poczekaj na niego. Tyk. Kurde. Idziemy. U góry byliśmy, czy nie? Nas nie było? Musimy wrócić. To z góry żeśmy szli. No. Okej. Okay. Tutaj jest pokój Yellow Room, Bracken's Room tu jest, więc no.
No i właśnie, puszka Pandory. No, no i ja nawet pożarłem wcześniej. Ciekawie. A ty wziąłem teraz, wiesz? Jakś kuba animacji nie ma, więc nie mogę. Nie. No co, sztywny jestem, co pan. Wybrakowane. Biorę ten kluczyk jeszcze. To Apparatusa możesz otworzyć. Za daleko. Ten wielki korek. Przecież to jest dużo warte. A no tak. Masz. No to masz. No, co ty, ja mam full EQ. Ja mam full EQ. Dobra, idę sam. Whatever. Ja mam full EQ, ja nic nie wezmę. No dobra. W sumie nie wiem, zobaczmy może która godzina. No, pod 15 się zbiera, aha. Pod 15 się zbiera. Ooo. A tędy przecież przez tego debila nie wyjdziemy. Tu już chyba wszystko sprawdzałem, wiesz? Sprawdzaliśmy na pewno? No. Ja tu dołem. Ja górą wtedy przyszedłem, tam nie ma żadnego wyjścia. W ogóle nic. Co jest? A bo on bierze tę żarówę. Aha, Jezus. Dobra, chodźmy do Firexita, Max. Uciekajmy może. Jak się I zobaczmy tego debila na kamerach może, co ty na to? Dawaj. Dobra. Go. Tu coś zostawiłem, nie? Aś. Tak, ja zostawiłem. Dobra, let's go. Czyli mamy fulla. Mamy dużo, tak, ja mam fulla. Ja też. O, no to nice, ty, to głoto zrobione. Zamknijmy go, kuźwa. Let's go. Ej, what? Ej, jak to autopilot? Bo zginął. Czakę zginął. No czemu debil to robi, no? A może misklik zrobił, bo słuchaj, może ten, niechcący. Jaki, kuźwa, on i niechcący, specjalnie to robi. A nie wiem, ja bym też pewnie coś naklikał i bym nie wiedział pod czym jest autopilot. Ale też autopilot nie jest na kliknięcie, tylko na przetrzymanie, więc mógł więc ogarnąć. No właśnie. Ciekawe jak zginął, jak jego braken skręcił. O, prezent. Ej, pisko. Pisko, nice. Zobaczmy, Chuckens. No nie żyje. Ciekawe co go ubiło, czy on w ale tym? Whatever, to tylko Chuckens. Wow. Uciekamy. Lecim na Szczecin. A ciekawe jak wygląda Spectate na VR-ze. Ej, butelki zostały! Przynajmniej u mnie. Serio? Nie, no są tutaj. U mnie nie. O, masz. Nagle. Gul, gul, gul. Najbardziej leniwy pracownik, najbardziej tchórzliwy pracownik, Maxiu. Gul, 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 gul. Co się stało? Wlazłem minę i to było specjalnie ze względu na to, że Robal, wiecie tam jak wychodziliśmy z Brakena Numa, to tam w tym korytarzu nad rumbą, nad tym miną był Robal. No czemu specjalnie wlazłeś? Bo już wskoczył mi na ryj, nie było na mnie ratunku, nie? Więc stwierdziłem, że go wezmę ze sobą i wlazłem w minę. I kurwa nie ma, kurwa. Dobra, ale po co nam zagłosowałeś na statek, ty? Gnoju. Ale po, a mieliście plan wracać? Może. Spowiadaj się. Była 17, wątpię, byście chcieli wracać. Jaka 17? 15. Wątpię, byście chcieli wracać. Ale dobra, znowu lądujemy na Experimentation, jeżeli chcecie. Jest. Tak, lecimy z koksem. No. Może ty umrzesz. Ej, ale stafu przynieśliśmy. Bo stracimy to wszystko, to żeśmy zebrali. Ale stafu przynieśliśmy. Dzień dobry, parę słów. Experimentation. Hello. Znowu ta piękna mapa. Najpiękniejsza, o co ci chodzi? Spokojnie, nie zamknę wam tym razem drzwi. Ja idę Firexita. Być może. Ja idę chyba głównym. Ja też idę głównym. Dobra, to się rozdzielamy. Cyk! Gdyby nie ten Robal, to wróciłbym z korkiem, bo już go miałem. Dobra. O, koromba. O, od razu? Nie będzie pająka na sam początek. Od razu nie bierz korka, nie bierz korka. Ja nie mam latarki, mordo. Ty, a tu nie ma korka. Nie ma korka? Jest duża oś, o! To będzie. Nice! Weźmy. Nice! Tak? Mam wyzwanie dla ciebie. Nie chcesz wyzwania? Dobra. Oh no. Skanuję. O, kierownica. Gdzieś jeszcze miałem to. Yo, Max. Takie to ciężkie. Oh. Can't food. Dobra, idealnie puszka dla
Rokiego. Powiem wam, że niby po tych 20 ponad odcinkach ja się niby stresuję, ale, znaczy niby nie stresuję, ale jednak stresuję, bo to jest VR, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Wypadałoby oddać ten staw. Czyli cyk i wracamy. I zawsze to musi odwracać, kurwa. Dobra, dla upewnienia. O, jest ta duża oś? O, wow. Przecież ja to kłoto sam zrobię. Ile itemków, kurna. To ja chyba, nie wiem, czy zaniosę? Dobra, albo... No nie no, zaniosę, bo patrzcie ile tego. 3 itemki aż, no to dobra, to ja zaniosę, żeby zaraz nie było. Czy jak skoczę, to nie połamy się, okej, Jezu, ale naprawdę bardzo dobrze to działa, widzowie, naprawdę jest genialnie. Tam Chucken ma problemy, fakt faktem. No i z tym u mnie widokiem, tak? Cyk. Dobra, naładujmy. No i tak jest, wiecie, bardzo blisko było do wyjścia, bardzo było blisko do wzięcia tych itemów, więc why not? Naprawdę mi się to podoba, ale kurde, dobrze to jest zrobione. Czyli co, wracamy na górę. Idziemy do głównego raczej, tak, bo tam chyba na wprost jeszcze nie wszystko było ogarnięte. Już tu dużo oś, to sobie na spokojnie weźmiemy. Byleby tu mnie nic nie uwaliło. Teraz tak, tam byłem, to teraz tu. Chyba, że te drogi się jakoś łączą. Łączył się, no to trzeba tu. Teraz pytanie, czy moi koledzy żyją. Siema! Rokie! Jej! Ja przy Fire Exicie jestem. A wy tu. O, czy jest obok Fire Exit? Aha. Ja tu mam tą skocznię, żeby skoczyć. Nie, możemy zobaczyć tu. Czyli wy tu? Nie, nie tu. O kurde, wy za ścianą tak. To wy przez ładownię przechodziliście? O my, dobra, teraz się sram. Przepraszam, że to teraz powiem, ale teraz się faktycznie sram. Jest jest klaustrofobiczny. Wow. No. Nie chyba. Siema, znowu was słyszę. Cześć, Rocky. Znowu jesteście za ścianą. Znowu, no. Uważaj na jaszczurkę, bo chodzi tutaj. Co to jest za działo wielkie? Jakie działo? Siema, gdzieś was widzę. Jaki? O, hej! O, no lol, cześć. Siema. Jakie działo? Tu w lewo? Działo. Czy to jest działo, czy nie? To jest pompa jakaś. To jest wielka rura! To jest rurszko! Slime jest! O-o. Slime. Jest slime, tutaj jest. Trzeba go ominąć, trzeba go ominąć. Ja odłożyłem już trochę rzeczy. Widzę jaszczura. Nic nie ma. To glut. Myślałem, że jest tu. Uwaga, uwaga na gluta, uwaga na gluta. To może idźmy stąd, z tej części. Glut nas próbuje robić. No to my go róbmy. Ej, jaszczur, won! Jaszczurka. Oh, what the fuck? Już, won! Brzydki! Brzydki jesteś. Tu na wprost byliście? Czekaj, jeszcze tutaj mocę. No. Od magazynowni było wyjście. Tu jest serwerownia. O, dobra, coś tu może. Jest fiolka, dobra, biorę. I nic tam dalej nie ma. Pokaż. Nie ma nic dalej. Nie ma więcej? Nie ma. Okej. Uwaga, bo slime może nas zamknąć tutaj. Trzeba szybko z nim działać. Już idzie. Ja. No to tu w prawo. Tak. I do góry. I tu do góry, no. A tu w prawo byliście w tej ładowni? Tak, miałem klucz, ale... klucz? Ja mam klucz. No. Dobra, to idź. To chodźmy. Widzę jaszczura, dobra. Tam są zamknięte drzwi do góry i prosto. Do góry i... Tylko skanujcie. Skanujemy, ja już tu byłem, Max. A, super. Aha, wow. A, o, dobra, fajnie. Dobre wykorzystanie klucza. Trzeba wrócić. Oj, slime idzie już. Spełza. Tutaj ktoś był? Nic tam, nie ma. Dobra, no? Dobra. Idziemy. Kurde no, tam i duża oś jest przed wejściem jak coś. Tędy. Coś zaskanowałem, klucz, czekaj. Biorę.
Jeszcze szybka jest za mną. O Jezu, mnie dźwięk przestraszył. Nie tędy. Trzeba iść do mnie. Bo! Ej, granie kuźwa jeszcze z potem Mimix na tym. Ej, idź pan. Czekaj, Jezu, wskoczyłem ci na głowę. Dobra, chłopaki, która godzina? Trzeba... 14, więc... No, jest dobra, jeszcze dużo oś tam jest. Trzeba zrzucić. Aha. Musisz wskoczyć na to, no. Ach, głupia słuchawko. Dobra. Nie no, gdzieś już na tym, na środku można skoczyć. Mniej więcej tu. Ja wolę nie skakać. A jednak, można sobie oszczędzić tak. Dajmy to! I tu jedna duża oś jest przed wejściem jak coś. Cyk! No, i cyk. Nie, co mam powiedzieć? Pokaż się! Jak on chodzi, nie? Jak ze skutki? Jestem Steve z Minecrafta. Tak, dosłownie jesteś... jeszcze z tą nogą! Ten sprint! Szkoda, że nie mam tych audio na ten bąk i tak dalej. Nie wiem, czy to by ci ujęło z FPS-ów. Trzeba by zobaczyć. To idziesz po tą dużą ośkę, tak? Tak. Przed wejściem duża ośka. Dwie ręce zostały. Ja wziąłem tu już ostatnie, a tutaj macie silnik leży. To wszystko. Gdzie tu? Aken! Co? No wszystko mówię! Wziąłeś? Tak, tu jeszcze silnik leży, słuchaj mi. A duża oś przed drzwi? Wszystko zrzuciliśmy na dół i nie ma już na dole. Dobra, to ja idę. Co jest z tą latarką? Jest dopiero 14, więc jeszcze mamy czas. Jak nie używam latarki i mam ją włączoną, to ona się nie rusza, ona tak dziwnie stoi w miejscu. Zauważyliście? No, zmień sobie na puste dłonie. No, bo przyczepiona ma się wtedy do kamerą lata. A, dobra. No. Ej, spoko. Nie wiem, czy... No mamy już dużo, nie ma chyba co. Nie, no ty jest już 16? Już patrzę. Pokaż mi. Która jest godzina? No, 16. 16. No, lećmy do szefa. Lećmy do szefa, zobaczmy jak szef nas przyjmie. Wiarze. No, Brakena nie spotkaliśmy, szkoda, bo myślałem, że to można w ogóle sprzedać za piątkę. Wraz z innymi rzeczami. Ja to sprzedaję. Jak ci brakuje hajsu, to sprzedaj. No bo nie mogę tego. O, dobra. Dawaj, Chucken. Jakie oceny? Najbardziej tchórzliwy pracownik. Wow. Dochodowy! U mnie się inaczej układa niż u was. Ja byłem najbardziej leniwy. No, to tak, też no. Miałem u ciebie, że ale wcześniej czuję, że jesteś najbardziej paranoid. U mnie najbardziej paranoid był wtedy Rocky. Ha. Nie wiem. Let's go! Jej, Sonic! No. Zostaw jego kikutki! Wsadzę mu ręce w rękawy! Zostaw kikutki jego! Jak merdnął tym! Puci. Jak puci. Zostaw mnie! Ty masz tak ręce do tyłu i wtedy tak ci kikuty latają. Ląduję, kurna. Nie sprzedajemy wszystkiego, nie? Nie, co ty? 130 zł tylko. To duże bym posprzedawał. Mhm. O, karamba. Dzień dobry, szefuniu. Nie teraz, Max. No i teraz to podnieś. Nie. Co? Co wy tam? Gdzie ja to rzuciłem? A tu rzuciłem. Nie było na ciebie. Cyk. Dobra. Te nasze lampy. 85 całkowita wartość. Dobra. Ja bym sprzedał te największe, bo one nam zajmują kurna wszystko w tym statku. 131, dobra. Idealnie. Dobra, to weźmy jeszcze te, które leżą tutaj. Z delikatną nawiązką, żeby kupić ewentualnie jakieś łopaty. Tak, dobra. Później. Ta. O! Otworzył się. O. Dawaj, Chucken, nie bądź pała. Sprzedasz to, dawaj. Nie, ja tam nie podchodzę. Sprzedasz, dawaj. Nie podchodzę tam. A. Ale widzisz, zdążyłbyś jeszcze wtedy. Zdążyłbym. No, na luzie. Zamykaj. Jaki ty silny jesteś, Max. Bierzesz jak na paluszku, normalnie. Dzyń. Chcecie trollować? No i przestań trollować, kuźwa, sztywny jesteś. A, moje ostatnie. Przez to, że jestem sztywny, chcę to nadrobić. Tak, dlaczego ty jesteś sztywny? Właśnie. Ty musisz zobaczyć tego wiarka. O, buteleczki, zdrówko panowie, za wyrobione kłota, kurwa.
Yeah. Ja poproszę moją. O! Kurna, nie to. Ale o, tego nie sprzedaję. To jest dla mnie. Co? Co chcesz sprzedać? Taken. To musisz sprzedać z czymś, Max, czekaj, to z czymś musisz sprzedać. Z fiolką. Dawaj. Ja sobie tu postoję na was. Dobra puszka. Goddammit. A, to są fasolki. Myślałem, że to psia karma normalnie. To słabe. Dobra. Ej, to psia karma w tym jest. To nie jest marnowanie. No to jest szafka na złom. 45 rzeczy możesz sobie tutaj wyjścić. Chłopie, to jest szafka na złom, a ty mówisz, że marnujemy no, miejsce. No, lecimy stąd. Mamy narobione kłota. Uy, 300 ten. O, złoty, w złotówkach jest. No, w złotówkach mamy. Ja nie mam złotówek. Wy macie w złotówkach. A no tak, bo ty nie masz po polskiemu. A my wgraliśmy nowe tłumaczenie po polsku. Mamy nowe, fajne tłumaczenie i działa. Zobaczmy, jaki kłota. Okej. Premia 31 dolarów złotych. Dobra, ludziska, to było pierwsze kłota w... A, 223, dobra. Jest, w Lethal Company VR. Dajcie nam znać, co sądzicie o VR-ku. Dla mnie działa on fenomenalnie i ma mega klimat. Chucken musi sobie naprawić animację, bo jest jakiś zepsuty. Potem a ja widok. Myślę, ewentualnie muszę zaaktualizować gogle VR, bo może to przesto. A może. A właśnie, bo ty już milion lat nie robiłeś aktualizacji. Tak, ja się nie połączyłem na ten, do Wi-Fi, tylko się wprowadziłem. To wszystko ja. A ja sobie widok jeszcze poprawię, no. Dajcie nam znać, co możemy tutaj jeszcze poustawiać, ewentualnie jeżeli wiecie, jakie mody dodatkowe mogą nam, nie wiem, urozmaicić tą rozgrywkę na VR-ze. Freddy Fazbear! Nie! Może Freddy Fazbear, zobaczymy. Najpierw musimy jeszcze przetestować łopatki i inne rzeczy na VR-ze, później będziemy ewentualnie modować. Także to by było na tyle, dziękujemy, do zobaczenia. Cześć! Cześć! Nie wiem, tu jest chyba kamera, cześć!